Jest z nami pan Piotr Tracz. Spodziewał się pan otrzymania aż 3 nagród w różnych kategoriach? Tak, oczywiście spodziewałem się. Ja nie, rzeczywiście żartuję. Bardzo się cieszę z tego powodu, że zostałem wyróżniony w tym konkursie. Tym bardziej, że na co dzień nie zajmuję się fotografią sportową. Ale tak jak mówiłem podczas odbierania nagród, że właściwie nie traktuję tej fotografii sportowej jako sportu. Generalnie skupiam się na ludziach i akurat tak się złożyło, że zdjęcia nagrodzone tutaj w tym konkursie dotyczą sportu, ale tak jak mówię, skupiam się na ludziach i na aspektach ich życia. A jak by pan ocenił tegoroczną galę? Bardzo pozytywnie. Bardzo się cieszę, że taki konkurs jak ten właśnie funkcjonuje w Polsce, bo dzięki niemu myślę, że no, rynek jaki mamy, taki mamy jaki mamy, jeśli chodzi o fotografię w Polsce, więc wiele zdjęć, wiele reportaży nie może ujrzeć światła dziennego, a dzięki takim konkursom jak ten właśnie no, jest to możliwe. A czy będzie pan brał udział w dalszych konkursach? Nie kolekcjonuję nagród, nie kolekcjonuję konkursów, aczkolwiek zapewne będę tam gdzieś wysyłał jeszcze te reportaże. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.